W miniony poniedziałek Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że po ulicy biega jastrząb ze złamanym skrzydłem. Chore zwierzę po kilku trudnościach udało się schwytać. Jastrzębia przewieziono do siedziby Straży Miejskiej, czyli Urzędu Miasta. Strażnik przez pewien czas opiekował się drapieżnikiem. Nie przeszkadzały mu jego ostre szpony i dziób. Ja raczej ze zwierzętami to nie mam problemów, ni z psami, ni ze zwierzętami. Biorę je bez obawy. Bociany, o kiedyś bocianek odłowiłem, to tutaj mi skaleczył, ale to już... Ale tak to wszystkie dzikie zwierzęta biorę bez problemu. Po wykonaniu kilku telefonów udało się znaleźć pomoc dla chorego jastrzębia. Pacjenta zawieziono do lekarza weterynarii specjalizującego się m.in. w leczeniu dzikich ptaków. Po zbadaniu okazało się, że drapieżnik ma złamanie otwarte końcowego odcinka skrzydeł. W czasie oczyszczania rany i zabezpieczania antybiotykiem lekarz zastanawiał się, gdzie umieścić pacjenta, bo to nie jedyny ptak, jaki trafił do lecznicy. Małe staram się po prostu przytrzymać na miejscu, wykurować i wypuścić na wolność. Niestety z takim dużym ptakiem sobie nie poradzę, z tego względu, że mam pracę i nie zajmuję się tym po prostu na co dzień. W tym przypadku weterynarz obdzwonił swoich znajomych z tej samej branży. Jastrząb ze złamanym skrzydłem trafi do Warszawy, do azylu dla ptaków. Zdaniem lekarza uraz wskazuje na to, że ptak najprawdopodobniej zostanie już do końca życia w klatce, ale będzie uratowany. A to dzięki ludziom, którzy wiedzieli, do kogo zwrócić się o pomoc. W tej sytuacji pewien problem wraca jak bumerang. Jest też pewną bolączką, że w okolicy właśnie nie ma żadnego azylu dla ptaków, gdzie można byłoby po prostu prowadzić kurację na miejscu. No, ostatecznie żyjemy na Mazurach, gdzie jest bardzo dużo ptaków dzikich. No i te ptaki niestety, ale nie mają gdzie trafić i często po prostu kończą tragicznie. Niektórzy biorą do domu dzikie ptaki, nie wiedzą jak się nimi opiekować i czym je karmić. Zwierzęta więc padają. Chory jastrząb na szczęście będzie miał fachową opiekę.